Witam serdecznie na webinarium, które poprowadzi pani Edyta Koper z tematyki szczepienia prowadzone przez KGW Szczepmy się. Nasze spotkanie realizowane jest w ramach projektu FIMANGO, zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Ja nazywam się Katarzyna Damska-Dudkiewicz, jestem operatorką tego projektu. Jeżeli państwo będzie potrzebowali jakiegoś wsparcia w zakresie finansów, księgowości, to takie informacje w trakcie szkolenia państwu też wywieszę, gdzie można korzystać ze wsparcia doradców lokalnych, z pomocy, którą oferujemy w ramach projektu. A żeby nie przedłużać, to daję głos już pani Edycie Koper. Ja będę tutaj państwu towarzyszyć, więc tak jak Edyta wspominała wcześniej, można do mnie pisać jakieś pytania, czy techniczne, czy pytania, które mają być zadane pani Edycie. Prosimy o korespondencyjną formę, czyli to pisanie na czacie. Jeżeli ktoś z państwa nie wie, jak to zrobić, no to ten czas niestety na przygotowanie techniczne już minął. Także oddaję głos pani Edycie i zapraszam na webinarium. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, no dzisiaj się zajmiemy takim tematem, który wypłynął dość niedawno i się pojawił, mianowicie pomoc finansowa na organizację wydarzenia Szczepimy się z KGW. Słuchajcie, w tej chwili jest taka możliwość, słuchajcie, więc jeszcze raz, mamy możliwość uzyskania pomocy finansowej na organizację wydarzenia, na przykład szczepienia, na przykład festynu, podczas którego będziemy organizowali między innymi punkt szczepień. I na ten cel, słuchajcie, można pozyskać aż 8 tysięcy złotych. Uważam, że jak na organizację takiego festynu, no to jest to dość dużo. Także za chwilę, słuchajcie, wgłębimy się w te szczegóły, jak pozyskać, jakie są warunki, co zrobić i jak to potem rozliczyć. Natomiast słuchajcie, no nie byłabym sobą, jeżeli bym nie zaczęła od tego, że jest to pomoc finansowa. Innymi słowy, księgujemy to tak jak pomoc finansową, tak jak tą pomoc finansową księgowaliśmy do tej pory. Czyli przychody z tytułu pomocy finansowej, czyli te pieniążki, które nam ARiM wpłaci na konto, zaksięgujemy w zestawieniu przychodów i kosztów w kolumnie 5 oraz 9. Natomiast wszystkie wydatki, które będziemy ponosili z tej pomocy finansowej, będziemy księgowali w kolumnie 11 jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. W zestawieniu przepływów finansowych wszystko księgujemy w linii A. I teraz tak, przychody trafią do kolumny drugiej w linii A, natomiast wydatki trafią do kolumny 6 w linii A. To tak skrótowo, bo no, dzisiaj o czymś innym, czy dzisiaj nie rozmawiamy o księgowości, ale no mówię, no musicie mi to wybaczyć, że jestem księgową i ten temat musiałam poruszyć. Więc generalnie główne założenia są takie. Jest program Szczepimy się z KGW. W ramach tego programu można pozyskać 4 różne, można powiedzieć, dofinansowania. No, tak nazwijmy to. Pierwszym podstawowym, o którym dzisiaj najdłużej będziemy mówić, to jest festyn Szczepimy się z KGW. Tutaj mamy do pozyskania 8 tysięcy dla koła gospodyń wiejskich na pokrycie kosztów zorganizowania wydarzenia promującego szczepienia wśród lokalnej społeczności. Słuchajcie, ja to nazywam danie główne, ponieważ to jest podstawowa rzecz, którą jeżeli chcemy myśleć o pozostałych atrakcjach, to którą musimy i tak zorganizować. Także możemy w ten sposób pozyskać 8 tysięcy na organizację takiego festynu. I teraz tak, jeżeli zorganizujemy ten festyn i odniesiemy sukces, przez sukces ja rozumiem zaszczepionych powyżej 100 osób, to mamy możliwość uzyskania 3 dodatkowych dofinansowań. Pierwszą jest premia za szczepienia KGW. Tutaj dostajemy 15 lub 30 osób, w zależności 30 zł, w zależności od wieku zaszczepionej osoby. Dla kół oczywiście tutaj mówimy o osobach, które zaszczepią się po raz pierwszy. Także warunek, podkreślam, minimum 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy.
Dalej. Konkurs KGW na medal Szczepimy się. Słuchajcie, tutaj są atrakcyjne metody. Ja później, już tak bliżej końca będę o tym mówiła. Słuchajcie, tutaj po prostu za każdą osobę zaszczepioną dostajemy punkty. Punkty zależą znowu od wieku szczepionych osób. I jeżeli dla tysiąca kół, które zorganizują najbardziej takie udane festyny, gdzie się zaszczepiło najwięcej osób, są atrakcyjne nagrody. Pierwsza nagroda to 100 tysięcy złotych. I trzecia z tych serii, konkurs na najładniejsze zdjęcie. Znowu warunek jest to, że musi być minimum 100 osób zaszczepionych. No i generalnie, jeżeli to nam się uda, to wtedy możemy również wziąć udział w tym konkursie. Za najładniejsze zdjęcie, które wybiorą internauci, jest nagroda przewidziana 25 tysięcy złotych. Ale zanim będziemy myśleli o tych deserkach, skupmy się na naszym daniu głównym, czyli na organizacji festynu. Festyn Szczepimy się z KGW. Słuchajcie, na pokrycie kosztów organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID, koło gospodyń wiejskich może pozyskać 8 tysięcy złotych. Aby to uzyskać to dofinansowanie, znaczy aby je uzyskać i zatrzymać, że tak się wyrażę, musimy spełnić kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, musimy zapewnić możliwość szczepienia się dla uczestników wydarzenia przez minimum 5 godzin dziennie w trakcie trwania festynu. Po drugie, musimy przeprowadzić kampanię informacyjną o organizowanym festynie. Po trzecie, musimy zorganizować podczas takiego festynu minimum 3 atrakcje spośród 10 wymienionych przez ustawodawcę. Po czwarte, musimy w terminie, ja podkreślam jeszcze raz, w terminie, złożyć uproszczone sprawozdanie z przeprowadzonego wydarzenia. Także te 4 warunki musimy spełnić, żeby uzyskać i rozliczyć prawidłowo to dofinansowanie. Więc omówmy teraz te warunki po kolei. Pierwszy warunek to jest zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników wydarzenia minimum 5 godzin dziennie podczas trwania festynu. Słuchajcie, festyny mogą trwać od 1 do 3 dni, maksymalnie najdłużej 3 dni, minimalnie 1 dzień. I podczas takiego festynu, jeżeli organizujemy festyn 3-dniowy, to musimy w takim razie każdego dnia dać możliwość udostępnić przez 5 godzin punkt szczepień, który będzie obsługiwał osoby chętne. Czyli tak jak tutaj mam poniżej napisane, koło gospodyń wiejskich powinno zapewnić uczestnikom festynu możliwość szczepienia się przez minimum 5 godzin każdego dnia festynu na podstawie umowy z wybranym punktem szczepień lub mobilną jednostką szczepień. I słuchajcie, ja na tą umowę będę zwracała uwagę jeszcze kilka razy. O co chodzi? Ta umowa, w zasadzie jej kserokopia, będzie później załącznikiem do sprawozdania z organizacji tego szczepienia. Ta umowa będzie później załącznikiem załącznikiem, który będziemy składali razem ze sprawozdaniem tym uproszczonym. I teraz tak, wykaz punktów szczepień, Kasiu, poproszę cię o pierwszy link, wykaz punktów szczepień dostępny jest na stronie gov/szczepimy się. Wzory umów to za chwilę poproszę, jak będziemy omawiać, są umieszczone na podobnej stronie, tylko jest łamane przez KGW. Natomiast słuchajcie, wykaz punktów szczepień. Wchodzimy, klikamy w ten link, który w tej chwili nam wstawiła Kasia i widzimy mniej więcej taki obrazek. Prawda? Strona www.gov, tutaj się sama przekierowuje na to web. Szczepimy się, mapa punktów szczepień. Widzimy mapę,
wybieramy sobie województwo, dajmy na to, jak kliknę, w Dolnośląskie. I teraz mamy pokazaną pewną ilość punktów szczepień. Tutaj mamy po lewej stronie wyniki. Tutaj, słuchajcie, możemy jeszcze ograniczyć do powiatu i do gminy, gdzie są te punkty szczepień. W ten sposób wygląda mapa punktów szczepień. Natomiast my również możemy korzystać z mobilnych jednostek szczepień. Wtedy jak tutaj klikniemy, to będzie może już bez mapy, natomiast będzie również możliwość wyboru województwa i tam będą punkty mobilne jednostki szczepień. Dobrze, to ja Państwu wkleję ten link z tą mapą. To będzie mapa punktów szczepień. Ona jest też z tego miejsca, w którym byliśmy, daje się otworzyć, tylko trzeba zjechać na dół. Tu jest mapa punktów szczepień i jak tu wejdziemy, to już ta mapa, którą Pani Edyta pokazuje, jest widoczna. W każdym razie my dobrnęliśmy do tej mapy. Mamy województwo, mamy nasz powiat, mamy naszą gminę. Albo okoliczne gminy, słuchajcie, bo na przykład w mojej gminie nie ma punktów szczepień. A co? Tylko w okolicznych. Słuchajcie, ja nie chcę was oszukiwać, że wszystko będzie ładnie i pięknie i od razu pierwszy punkt, pod który zadzwonicie, się zgodzi. Ja przed chwilą, słuchajcie, w poszukiwaniu punktu szczepień, który zechce obsłużyć nasz festyn, wykonałam jakieś na razie 6 telefonów. W jednym już nie szczepią, w drugim akurat lekarze są na urlopie, w trzecim tam mnie odesłali, szpital powiatowy w ogóle nie wie o co chodzi. Także nastawcie się na to, że chwilę trzeba będzie poszukać tych punktów albo skorzystajcie z doświadczeń innych osób, które już taki system organizowały i wiedzą, które jednostki są chętne, aby uczestniczyć w tego typu festynach. Także w razie czego nie bójcie się, korzystajcie z doświadczeń innych. Dzisiaj widziałam na Facebooku właśnie, gdzie pani z Dolnośląskiego pytała się o to, jakie punkty szczepień są chętne do współpracy i tam jej wskazali, podali bez problemu. Także no niestety ten punkt szczepień musimy znaleźć sami. Teraz ten drugi link, który wam za chwilę wklei Kasia, to jest tak, on kieruje nas na stronę Szczepimy się z KGW, czyli na tej stronie są różne informacje dotyczące właśnie tego, o czym teraz mówimy. Natomiast no, nie będę ich wszystkich czytać. Przebijamy, słuchajcie, w dół. I na samym dole mamy różnego typu materiały. Po pierwsze mamy zasady programu Szczepimy się z KGW. Sugeruję pobrać te zasady, pomijając to, że je przeczytać, to na samym końcu są informacje dla punktu szczepień, w jaki sposób oni powinni oznaczać, że oni to szczepienie robili dla nas. Dalej. W tym punkcie pierwszym mamy dwa wzory umów z punktem szczepień. Po pierwsze mamy wzór umowy z punktem szczepień, po drugie mamy wzór umowy z mobilną jednostką szczepień. Pamiętajcie o tym, że mobilne jednostki szczepień szczepią wyłącznie, szczepionkami jednodawkowymi. Natomiast młodzież od 12 do 18 roku życia może korzystać wyłącznie ze szczepionki Pfizera, czyli dwudawkowej. Więc tutaj się musicie zastanowić i no, mieć wyczucie, ile u was osób jest chętnych do szczepienia młodzieży. Wiem na przykład, że u mnie nie mam co liczyć na dużą ilość młodzieży, ponieważ wszystkie dzieci, które chciały, znaczy wszyscy rodzice, którzy chcieli zaszczepić swoje dzieci może w ten sposób, miały tą możliwość u nas w szkole najbliższej, także tu nie było pod tym względem żadnych problemów. Słuchajcie, co jest istotne? Te wzory umów z punktami szczepień to są takie, jak jest nasz statut wzorcowy. Czyli one dają nam pewien wzór, który my możemy modyfikować, my możemy zmieniać.
Słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, mówię, po 6 telefonach dzisiaj wykonanych, zdaję sobie sprawę, że może być problem z znalezieniem takiego punktu, który będzie chciał szczepić. Pani Alina, której bardzo dziękuję, pisze, że proponuje wejść w kontakt z Urzędem Wojewódzkim, Wydział Zarządzania Kryzysowego, pomogą znaleźć mobilny punkt szczepień. Oni tak zrobili i rozumiem, że już jesteście w trakcie organizacji takiego festynu. Drugą opcją taką awaryjną, można powiedzieć, to jest kontakt z wojewódzkim NFZ-em. Po prostu z oddziałem wojewódzkiego NFZ-u i wtedy oni również powinni wam pomóc uzyskać taki kontakt z punktem szczepień, który zechce przyjechać do was i u was na festynie szczepić. Drugi punkt to są wnioski o środki o rozliczenie. Czyli mamy wniosek o przyznanie pomocy oraz sprawozdanie z wydarzenia. Obie te rzeczy mamy w dwóch formach. Po pierwsze w formie PDF-u, czyli drukujemy i wtedy za pomocą długopisu to wypełniamy, albo w formie Excela. W formie Excela, czyli możemy wypełnić w komputerze i możemy wtedy dopiero wydrukować i zawieźć do ARiMR-u. Także macie tutaj do wyboru, którą z tych form. Natomiast słuchajcie, zarówno o wnioskach, jak i o sprawozdaniach porozmawiamy jeszcze na sam koniec. Najpierw zapoznajmy się z warunkami. Trzecia ważna rzecz to są materiały do oznaczenia festynów. Jeżeli znowu zjedziemy jeszcze kawałek niżej, mamy różnego typu materiały do oznaczania festynów, czyli mamy baner, który możemy sobie przygotować na podstawie tego już gotowego projektu. Mamy oznaczenie punktu szczepień, mamy oznaczenie godzin pracy takiego punktu szczepień, no i mamy różnego typu strzałki, jakby ten nasz festyn był na tyle duży, że trzeba strzałkami pokierować osoby do punktu szczepień. I teraz tak, rolą KGW koła jest między innymi wskazanie miejsca wykonywania szczepień podczas festynu. Podstawowe przygotowanie miejsca szczepień we współpracy z punktem szczepień lub jednostką mobilną szczepień. Przygotowanie wymaganego sprzętu biurowego. Stolik, krzesła dla personelu i osoby szczepionej, szafa, pudełko na dokumentację muzyczną, słuchajcie, medyczną. Pamiętajcie o tym, że każda osoba, która się chce zaszczepić, musi wypełnić ankietę. Z tą ankietą później zapoznaje się lekarz i dopiero wtedy idziemy się zaszczepić. Generalnie pani pielęgniarka, owszem, najczęściej używa, prawda, igły i strzykawki, natomiast potem ona również wypisuje taką kartkę, która z poświadczeniem tego, że się zaszczepiliśmy i ewentualnie wtedy wyznacza nam kolejny termin szczepienia. Także tutaj te przynajmniej dwa, trzy stoliki by się przydały. Dalej, zapewnienie dostępu do prądu, internetu, toalety i umywalki. Czasy, kiedy do szczepienia była potrzebna tylko jakby igła i strzykawka, już się skończyły. W tej chwili od razu te osoby, które się zaszczepiły, są wprowadzane do po prostu systemu, gdzie te szczepienia są wszystkie rejestrowane. I w tym momencie, no niestety, komputery bez prądu nie chcą działać, a bez internetu trudno się połączyć właśnie z tym systemem, który rejestruje szczepionki. Dlatego pamiętajcie o takich rzeczach, bo one mogą być, czy no nie wiem, może być tak, że punkt szczepień będzie w to już uzbrojony, znaczy w prąd nie, ale w internet mobilny tak. Natomiast my na wszelki wypadek powinniśmy być do tego przygotowani. Dalej, odpowiednie oznaczenie wizualne miejsca wykonywania szczepień. Wzory są dostępne na stronie, tej stronie, o której mówiliśmy przed chwilą, jak pokazywałam wam wzory tych szczepień.
I pamiętajcie, że musimy mieć podpisaną umowę z punktem szczepień. Będzie ona jednym z załączników do sprawozdania. Ja o tym będę jeszcze pewnie z 5 razy przypominać, ale to jest rzecz, o której nie możemy zapomnieć. Druga ważna rzecz, jeżeli chcemy zorganizować taki festyn, musimy przeprowadzić kampanię informacyjną o organizowanym festynie, czyli koło gospodyń wiejskich powinno możliwie szeroko informować o planowanym festynie poprzez zamieszczenie informacji w mediach lokalnych i społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń. Słuchajcie, co powinny zawierać informacje? Po pierwsze, że jest to festyn Szczepimy się z KGW, że będzie możliwość zaszczepienia się informacji o punkcie szczepień, chociażby w jakich godzinach to szczepienie będzie możliwe. Że będzie możliwość umówienia się na drugą dawkę szczepienia. Kiedy to, no, ten festyn się odbędzie i gdzie się odbędzie? No i słuchajcie, takie rzeczy, które są takie dość istotne, natomiast o których ludzie zwykle nie pamiętają, że jeżeli chcemy się zaszczepić, musimy zabrać ze sobą dowód osobisty. Ostatnia rzecz, którą umieszczamy na plakacie, że będą atrakcje. Warto dopisać, jakie atrakcje. Słuchajcie, chodzi nam o to, żeby na ten nasz festyn ściągnąć jak najwięcej ludzi potencjalnych chętnych do zaszczepienia się. W związku z tym te atrakcje, o których za chwilę będziemy mówili, no muszą być atrakcyjne po prostu. I między innymi, jeżeli umieścimy je na plakacie, to więcej chętnych, mamy szansę na więcej chętnych, którzy przyjadą na nasz festyn. Gdzie ogłaszać? Po pierwsze, za pośrednictwem ogłoszeń, czyli zarówno na tablicach ogłoszeń, jak i w prasie lokalnej. Po drugie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, na przykład Facebooka. I teraz słuchajcie, z tymi pieniędzmi, z tą pomocą finansową jest troszeczkę łatwiej niż z dotacjami i jest również łatwiej niż z tą naszą pomocą tradycyjną, na którą w tej chwili z niecierpliwością czekamy, tą, którą otrzymujemy co roku. W przypadku, jeżeli występujecie z wnioskiem o dotację, to w ogóle słuchajcie, piszecie bardzo taki ogólny projekt. Czyli na przykład, jeżeli załóżmy, że to ma być dotacja właśnie na ten nasz festyn, to my tam deklarujemy, że to jest festyn dla takich ludzi, że będą takie i takie atrakcje, że chcemy osiągnąć to, tamto czy siamto. Natomiast potem, słuchajcie, przedstawiamy kosztorys. Po zrealizowanym wydarzeniu my piszemy, składamy sprawozdanie, w którym informujemy, że festyn się udał, że osiągnęliśmy cele, które chcieliśmy osiągnąć, że, nie wiem, przyszło tyle i tyle ludzi, że tyle i tyle ludzi było zadowolonych albo nie, skorzystało z tego, tamtego, siamtego, wamtego. I dodatkowo, słuchajcie, przedstawiamy faktury, zestawienie faktur, za pomocą których rozliczamy tę dotację. Tutaj w porównaniu z dotacjami mamy banalnie, bo nie chcę powiedzieć inaczej. My nie musimy udowadniać żadnych celów. To znaczy, my nie musimy mieć zaszczepionych przysłowiowo ani jednej osoby. No fajnie by było, jakby się parę osób zaszczepiło, ale my nie musimy udowadniać, że my kogokolwiek zaszczepiliśmy. Po drugie, my później po tym festynie, w tym sprawozdaniu, jak zobaczycie sami na koniec tego spotkania, nie musimy przedstawiać żadnego sprawozdania z wydatków, nie musimy wskazywać żadnych faktur. Oczywiście te faktury z tych wydatków będą nam potrzebne na potrzeby prowadzonego przez nas UEPiK-u, ale na potrzeby rozliczenia się z tej kwoty nie musimy nic przedstawiać. W związku z tym tak naprawdę my musimy udowodnić staranność naszych działań. Pierwszym dowodem będzie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli
kopia umowy z punktem szczepień. Drugim dowodem będzie to, że my tą kampanię przeprowadziliśmy naprawdę bardzo starannie, że staraliśmy się poinformować każdego, kogo się da. Także mówię, o tym pamiętajcie. O trzeciej i czwartej rzeczy będę mówiła za chwilę. Także jak to robić? Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to się robi zrzut z ekranu. Tutaj osoby bardziej wprawne wiedzą, mniej wprawne niech skorzystają po prostu z pomocy młodszego pokolenia, jak im powie, że trzeba zrobić zrzut z ekranu, żeby pokazać, że umieściliście na Facebooku ogłoszenie, na to ogłoszenie zareagowało ileś osób, nie wiem, 20, 30, 50, 100. Im więcej oczywiście, tym lepiej, że pod taką wiadomością były różnego typu komentarze. Słuchajcie, to są wszystko po prostu rzeczy, które pokazują, że wy chcieliście dotrzeć do odbiorców i dotarliście do nich. Druga rzecz jest taka, że będziemy wieszać na przykład plakaty o naszym wydarzeniu. I tutaj... Słuchajcie, uwierzcie mi na słowo, że no zdjęcie jednego plakatu gdzieś powieszonego to będzie tak troszkę za mało, żeby udowodnić, że przeprowadziliśmy tą kampanię z należytą starannością. Więc słuchajcie, róbcie zdjęcia każdemu plakatowi, który powiesiliście, oczywiście z tą całą otoczką, żeby było widać, gdzie to jest, jak to jest, jak jeszcze jacyś ludzie się przy nim zatrzymają, to super i tak dalej. Powieśmy te plakaty w urzędzie gminy, powieśmy te plakaty gdzieś, nie wiem, na rynku w okolicznym miasteczku, powieśmy, spróbujmy trafić do naszych odbiorców. Oczywiście również możemy te plakaty, informacje o tym umieścić, wykupując po prostu ogłoszenie w prasie lokalnej, żeby w ten sposób trafić do ludzi. To też jest bardzo dobra metoda. Natomiast poza tym, że my te plakaty będziemy rozwieszać, słuchajcie, tak jak powiedziałam, zróbcie im całą sesję zdjęciową, żeby było widać, że tych plakatów jest, powiesiliście dużo. Musimy zorganizować minimum 3 atrakcje dla uczestników wydarzenia. I tutaj ustawodawca nam zaproponował 10 różnych atrakcji. My z nich musimy wybrać co najmniej 3. Słuchajcie, zróbcie 4, 5, będzie zawsze bezpieczniej. I znowu to samo, o czym mówiłam przed chwilą odnośnie kampanii informacyjnej. My musimy bardzo dobrze udokumentować te aktywności. Do wyboru mamy oprawę muzyczną. Z rozmów z ARiMR-em wynika, że słuchajcie, magnetofon postawiony na stoliku, z którego puszczacie muzykę, to jest ciut za mało, żeby to uznać za oprawę muzyczną. Dlatego mówię, zorganizujcie 4-5 różnych aktywności, ponieważ jakby wam się podwinęła noga i ktoś uznał, że coś zrobiliście źle, żebyście mieli ten luz, że w razie czego nie będziecie musieli zwracać pieniędzy. Dalej, występy artystyczne. Nie jest powiedziane, kto musi występować. Słuchajcie, możecie występować wy, możecie ściągnąć przysłowiowego Zenka Martyniuka, niech powystępuje, a możecie zaprosić dzieci z okolicznej szkoły, niech wystąpią, niech się pokażą. Wy będziecie mieli występy artystyczne, dzieciaki będą miały zabawę. Dalej, strefę gastronomiczną. Słuchajcie, na każdym festynie każdy lubi coś zjeść. Jak to za darmo, to jeszcze lepiej, ale nie mamy obowiązku jakby oferowania w tej strefie gastronomicznej jedzenia za darmo. Słuchajcie, na jednym ze szkoleń właśnie na ten temat pani powiedziała, że oni chcą sprzedawać kiełbaskę po przysłowiowe 2 złote, bo oni mają złe doświadczenia wynikające z tego, że jak kiełbaski rozdawali za darmo, to po prostu ludzie wszędzie rzucali i masa tych kiełbasek leżała po okolicznych rowach. W związku z tym oni będą sprzedawali za śmieszne pieniądze, ale będą sprzedawali po 2 złote. A co?
Tylko pamiętajcie o tym, że wy możecie sprzedawać tylko żywność regionalną, czyli musicie zrobić coś, żeby ta kiełbaska była waszym specjałem. Dalej. Pokazy ratownictwa medycznego. Słuchajcie, i to i znowu. Możecie na przykład tą jednostkę szczepień, z którą podpiszecie umowę, poprosić również o taką usługę i po prostu im zapłacić za tą usługę. Być może to będzie dla nich bardziej atrakcyjne niż przyjazd na same szczepienia. Strefę dla dzieci. No słuchajcie, tutaj na pewno macie dużo więcej pomysłów i co można zorganizować, bo oczywiście zawsze wchodzą w grę dmuchańce, zawsze w grę wchodzą jakieś gry, zabawy, po prostu atrakcje dla dzieci, malowanie buziek, no nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć. Moje tutaj na pewno panie, które mają dzieci w wieku tak zwanym wczesnoszkolnym i szkolnym, będą wiedziały, co zorganizować, żeby było wesoło. Dla tych trochę starszych, no i takich w takim wieku jak ja też, mogą być zawody sportowe. Słuchajcie, tutaj nie jest nic powiedziane, co to musi być. To może być przeciąganie liny, to może być bieg z jajkiem na łyżeczce. Słuchajcie, cokolwiek, co się mieści w kategoriach dobrej zabawy i zawodów sportowych. Więc tutaj do was należy inwencja twórcza. Dalej. Ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich. Degustacja, czyli kroimy pierożka na 18 i każdy za pomocą wykałaczki może sobie poczęstować się kawałkiem. A jeżeli chce się najeść, to przenosi się do strefy gastronomicznej i tam już kupuje albo otrzymuje porcję pierogów 5 sztuk. Pokazy rękodzieła ludowego. Warsztaty i szkolenia mogą być z tego rękodzieła ludowego. No i słuchajcie, upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia. Przy czym tutaj z ARiMR-u miałam prośbę o to, żeby poinformować, że tutaj muszą być zapewnione upominki dla wszystkich osób, które się zechcą zaszczepić, a nie na przykład dla pierwszych 100. Bo gdzieś tam była aferka, że jak, no, były dla osób zaszczepionych były bilety do kina. No i się okazało, że się zaszczepiły 103 osoby, bo jak pierwsze 3 osoby nie otrzymały już tych biletów do kina, to było nieszczęście. Także tutaj pamiętajcie o tym, że wy macie bardzo dużą możliwość. Na przykład ktoś stwierdził, to my dla osób zaszczepionych ufundujemy, nie wiem, karkóweczkę czy coś tam, w sensie obiad. Ktoś inny będzie podaruje wyroby waszego koła, po prostu to rękodzieło waszego koła. To też jest możliwe. A oczywiście możecie też kupić jakieś, nie wiem, na przykład słodycze i w ramach upominku podarować osobom, które się zeszczepią. Także tutaj słuchajcie, naprawdę inwencja należy do was, ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy to musicie udokumentować, czyli oczywiście, jak zawsze robimy zdjęcia. Zawsze robimy zdjęcia i to jest podstawa. Zróbmy z tych zdjęć więcej, żeby, mówię, było widać, że ludzie się bawią, jak się bawią i tak dalej. Słuchajcie, innym dowodem, innym dokumentem, który pomoże nam udokumentować te aktywności, może być również faktura. Jeżeli my odnośnie poprzedniego punktu, czyli tego prowadzonej kampanii, do zdjęć rozwieszonych plakatów dołożymy fakturę, która udokumentuje, że wydrukowaliśmy 20, 30, 50 plakatów, i potem będzie seria zdjęć, które pokaże, że my je rozwiesiliśmy, no to w tym momencie taka faktura będzie dodatkowym dokumentem, który pokaże, że my naprawdę tą kampanię przygotowaliśmy. Analogicznie tutaj, jeżeli my wynajmiemy dmuchańce, no to w tym momencie
Jeżeli my wynajmiemy dmuchańce, no to w tym momencie, słuchajcie, taka faktura za wynajem również jest dokumentem, który pokazuje, że to my to zorganizowaliście. Zwracajcie na to uwagę szczególnie, jeżeli się na przykład dogadacie z gminą i będziecie wasze wydarzenie organizowali tuż przy innym wydarzeniu, które na przykład organizuje gmina, na przykład przy dożynkach gminnych. W tym momencie pamiętajcie o tym, że nie możemy robić w ten sposób, że gmina postawiła scenę, gmina zapewnia na tej scenie przez ileś godzin różnego typu atrakcje, występy zespołów i tak dalej, i że my to potraktujemy jako oprawę muzyczną i jako występy artystyczne. No niestety, tak to nie działa. To my musimy coś zapewnić. Ale okej, okay, oni zapewnią oprawę muzyczną, występy artystyczne, a my w tym momencie zrobimy sobie strefę dla dzieci, my zrobimy pokazy ratownictwo i do tego ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich. Możemy w ten sposób zadziałać. Albo warsztaty i szkolenia, albo upominki. Także mówię, tutaj pamiętajcie o tym, żeby, no, tutaj pamiętajcie o tym, że to wy musicie te trzy atrakcje zapewnić. Tak samo ważne jest to, żebyście mieli własne plakaty informujące o tym, że była możliwość zaszczepienia. Jeżeli wyrobimy się z czasem, słuchajcie, to ja na koniec wam pokażę, już znalazłam przykładowe plakaty, jak już niektóre koła takie kampanie informacyjne przeprowadziły, jak fajnie ich plakaty wyglądają. Także to mówię, to na koniec, jeżeli się wyrobimy z czasem. Ale mówię, pamiętajcie, że podobnie jak w przypadku kampanii informacyjnej, my tutaj te trzy aktywności musimy udokumentować. Czwartym, słuchajcie, ostatnim, ale nie najmniej ważnym punktem jest złożenie w terminie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia. Termin, słuchajcie, to jest 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia. Czyli jeżeli to jest jeden dzień trwania festynu, to mamy 30 dni od tego festynu. Natomiast może się zdarzyć tak, że my zorganizujemy festyn trzydniowy, no bo będziemy chcieli poubiegać się o różne nagrody za ilość zaszczepionych, wtedy w trakcie jednego festynu trzydniowego możemy zaszczepić więcej niż w ciągu jednodniowego. No fakt, wymaga to od nas więcej organizacji, więcej wysiłku, więcej kosztów, ale to my wybieramy, na czym nam zależy. Także mamy 30 dni od zakończenia wydarzenia na to, żeby złożyć sprawozdanie sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję. Słuchajcie, sprawozdanie jest strasznie trudne, ja wam je pokażę. Zawiera datę i miejsce przeprowadzenia wydarzenia. Wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ustępie 12, czyli mówimy o tych aktywnościach. Tam jest, słuchajcie, 10 kwadracików i w minimum 3 trzeba postawić krzyżyki. Także, żebyście nie mieli wątpliwości co do stopnia skomplikowania tego. Opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej, czyli tego, co ja mówiłam, powieszenie plakatów, informowanie na Facebooku i tak dalej. Do tego sprawozdania musimy dołączyć. Po pierwsze, kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień. Po drugie, materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych, społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu. Po trzecie, materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia. Czyli te trzy aktywności, które zrealizowaliśmy. I zwróćcie uwagę, tu są określenia materiały, także dlatego to mogą być zarówno zdjęcia, jak i na przykład kopie faktur. Jakie są
najważniejsze terminy. Po pierwsze, wnioski o dofinansowanie możemy składać tylko do 15 września 2021 roku. Samo wydarzenie możemy przeprowadzić do 30 września. Termin złożenia sprawozdania jest 30 dni od dnia festynu. Jedno koło gospodyń wiejskich, jakbyście doszli do wniosku, że jeden festyn to dla was za mało, może uzyskać dofinansowanie na maksymalnie 3 wydarzenia. Ale drugi lub trzeci wniosek może być złożony dopiero po akceptacji przez kierownika biura powiatowego sprawozdania z poprzedniego wydarzenia. Czyli dopiero jak otrzymamy klepnięcie, że nasze sprawozdanie jest ok, dopiero wtedy możemy złożyć kolejny wniosek. Także w tej chwili, żeby się wyrobić z 3 wydarzeniami, to już trzeba się ostro zwijać. Podsumowując, pozyskanie i rozliczanie środków odbywa się w kilku krokach. Po pierwsze, złożenie wniosku na formularzu przygotowanym przez ARiMR, czyli składamy wniosek. Drugie, ARiMR wydaje decyzję. OK, przyznajemy wam pomoc finansową. Tutaj w tym drugim punkcie ma się również od razu, chowa się, a następnie przekazuje nam kasę. Z tego co wiem, już są pierwsze koła, które już otrzymały i pozytywne decyzje, i kasę na konto. Zapewnienie ARiMR-u jest takie, że starają się robić to jak najszybciej się da, czyli znaczy, słuchajcie, ja wam tego nie gwarantuję, bo oni mają termin 14 dni, ale twierdzą, że są w stanie to zrobić 1-2 dni, zatwierdzić wniosek i potem 1-2 dni na przekazanie pieniędzy. Także w tym punkcie drugim oni nam przekazują pieniążki. Trzeci punkt, podpisanie umowy z punktem szczepień. Czwarty punkt, kampania informacyjna o wydarzeniu. Piąty punkt, festyn Szczepimy się, czyli nasz festyn, ten, który my organizujemy, na którym organizujemy te 3 atrakcje i o którym wcześniej prowadziliśmy naszą kampanię. No i jak już zrobimy ten, zorganizujemy ten festyn, mamy 30 dni na złożenie uproszczonego sprawozdania. 30 dni. ARiMR ma 7 dni na akceptację tego sprawozdania lub wezwanie do uzupełnienia sprawozdania. No i w tym momencie, jeżeli otrzymacie akceptację sprawozdania, no to możecie wrócić do punktu pierwszego. Oczywiście pula środków. O, pani Alina pisze, że w ciągu tygodnia otrzymali decyzję i pieniążki na konto. Miło, naprawdę. Pula środków na dofinansowanie festynów jest ograniczona. O przyznaniu decyduje kolejność składania wniosków. A teraz uwaga, straszę. W przypadku niezorganizowania wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich lub nieprzedłożenia w terminie sprawozdania z wydarzenia, gdy sprawozdanie nie zawiera wszystkich elementów, czyli opisy daty miejsca wydarzenia, przeprowadzanej kampanii informacyjnej, zorganizowanych 3 aktywności, gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów, czyli mowa o załącznikach do sprawozdania, kopii umowy z punktem szczepień, udokumentowania kampanii informacyjnej, udokumentowania realizacji aktywności. No i jeżeli koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji co najmniej 3 aktywności, słuchajcie, pomoc finansowa na realizację wydarzeń podlega zwrotowi na rachunek agencji w całości. Tutaj do punktu 5 są 3 gwiazdki, że pomoc nie będzie podlegała zwrotowi, jeżeli zostanie zaszczepionych minimum 100 osób. Słuchajcie, i teraz tak, to o czym mówiłam teraz do tej pory, przypominam jeszcze raz, my nie musimy tutaj zaszczepić
do tego momentu nie musimy zaszczepić żadnej wskazanej ilości osób. My po prostu musimy wykazać się pełną starannością w zakresie przygotowania punktu szczepień, przeprowadzanej kampanii informacyjnej i atrakcji, które nam ściągną ludzi na ten festyn. To są, słuchajcie, rzeczy, no i oczywiście potem złożenie sprawozdania. Także to są rzeczy, które my musimy zapewnić. My tutaj nie musimy zapewnić żadnej liczby osób do szczepienia i podkreślam to po raz kolejny. Co za te pieniądze możemy kupować? Słuchajcie, no wszystko, co wam się wyda potrzebne do organizacji takiego festynu. My na przykład w ramach naszego wydarzenia zastanawiamy się nad tym, żeby postawić, słuchajcie, po prostu grilla ogrodowego, takiego solidnego, dużego, kamiennego grilla ogrodowego, na którym będzie oczywiście robiona strefa gastronomiczna, natomiast który potem będzie mógł być używany przez koło gospodyń wiejskich do innych festynów, do organizacji innych wydarzeń w przyszłości. Także słuchajcie, na co wydacie, to jest naprawdę wasza decyzja. Nie musicie się potem z tych pieniędzy rozliczać. I tutaj robimy przerwę. I czy macie pytanie jakieś do tego, o czym mówiłam do tej pory? Ja wywołam panią Alicję, ponieważ tutaj zaznaczyła... Pani Alicjo, zapraszam do zadania pytania. Proszę włączyć mikrofon i słucham. To może ja w międzyczasie? Zapraszam. Dzień dobry, Paulina Danisz. Proszę panią, bo oczywiście przeglądałam umowy i jest tam, że w ciągu 2 tygodni jedna ze stron może wycofać się z umowy. Co jeśli zrobi to ośrodek zdrowia na przykład? Podpiszemy umowę, spiszemy, dostaniemy kasę, zakupimy część materiałów czy tam sprzętu i ośrodek zdrowia na przykład się wycofa. Znaczy powiem szczerze, ja w tym momencie bym odzywała się, ja w tym momencie odzywałabym się do, to mi w ogóle powiedzieli również z ARiMR-u, że w przypadku, jeżeli będziecie mieli problemy z podpisaniem umowy, uderzajcie do Narodowego Funduszu Zdrowia, do oddziału wojewódzkiego. Ja w tym momencie bym się odezwała właśnie do oddziału wojewódzkiego i się zapytała się ich, co mam w tej sytuacji zrobić. Mhm. Druga rzecz jest taka, musicie pamiętać o tym, że te umowy możecie zmieniać. Więc zmieńcie, że każda ze stron może się wycofać w przeciągu, w terminie 1 miesiąca. I wtedy jak będziecie mieli wydarzenie za 3 tygodnie, to wiecie, że się nie wycofają. Mhm. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Na czacie padło pytanie. Widzisz, ja Edyto? Aga 41 pyta. Rozumiem, że faktury nie są dołączane na żadnym etapie rozliczenia. Tak, dokładnie. Faktury nie są ani dołączane na żadnym etapie rozliczenia, ani faktury nie są w żaden sposób, bo na przykład tą pomoc finansową, którą otrzymywaliśmy do tej pory, my musieliśmy w sprawozdaniu wymienić faktury. Tutaj nie musimy, o czym zobaczycie na koniec. Jeżeli mamy wszystko zakupione, przygotowane, w dniu festynu jest ogłoszony lockdown i co? No słuchajcie, na to nie mamy wpływu, na to nie mamy wpływu. Niestety wtedy jest cała kwota do zwrotu. Także ja bym sugerowała po prostu nie czekać do końca września z organizacją festynu. Jak w UEPIK wykazać wydatki bez faktury VAT w ramach tej akcji? Pani Doroto, dla mnie w ramach koło gospodyń wiejskich nie ponosi żadnych wydatków, które są niefakturowane. Ja w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości. Chyba że mówi pani o zakupie żywności i napojów bezalkoholowych, które są dokumentowane paragonami. To wtedy są normalnie księgowane. Natomiast nie mamy czegoś takiego, słuchajcie, jak że koło kupuje cokolwiek, na co nie ma faktury.
To jest... To chyba chodzi tutaj pani Dorocie o to, że wcześniej padło, że na etapie rozliczenia nie są potrzebne faktury, ale to nie zmienia faktu, że do ewidencji księgowej państwo te faktury potrzebujecie. Tak, dokładnie. Dokładnie, ja tylko doprecyzuję, że rzeczywiście o to mi chodziło. Owszem, do rozliczenia nie są potrzebne faktury, ale jednak w ewidencji księgowej są niezbędne. Mimo że zdarzają się wydatki, bo nie wiem, na przykład któraś pani przyniesie swoją cebulę czy czosnek, no wiadomo, siłą rzeczy, no tutaj ten wydatek jest no bez faktury, bez paragrafu. Ja zakładam, że wtedy ta wartość czosnku czy tej cebuli będzie potraktowana jako darowizna. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję. Czy koło może wynagradzać punkt szczepień, czy jest on finansowany przez NFZ? Czy można, czy może trzeba to ująć w umowie? Słuchajcie, te umowy wzorcowe są przygotowane w taki sposób, że koło nie płaci ani za przeprowadzone szczepienia, ani za gotowość do szczepień. Bo generalnie rzeczywiście jest tak, że punkt szczepień otrzymuje wynagrodzenie za zaszczepione osoby. Oni, z tego co wiem, otrzymują około 60 zł za jedną zaszczepioną osobę. No i tutaj ja rozumiem, że może się zdarzyć, że zwłaszcza jeżeli taki punkt jest punktem, można powiedzieć, prywatnym, no to dla nich oni się od razu zastanawiają, a czy im się to opłaca. W związku z tym ja miałam informację z ARiMR-u, że można tą umowę zmodyfikować tak, żeby właśnie takiemu punktowi szczepień zapłacić za to, że oni przyjadą. Czyli generalnie w tym momencie my możemy tą umowę zmodyfikować w taki sposób, żeby im zapłacić określoną kwotę. Druga wersja jest taka, że na przykład my w tej umowie zawrzemy zastrzeżenie, że w przypadku, jeżeli oni zaszczepią mniej niż ileś osób, oni tutaj muszą skalkulować to, jaka ilość zaszczepionych osób pokryje im koszty, to w tym momencie, jeżeli zaszczepią mniej niż tą ilość osób, to my im coś dopłacimy. Trzecia wersja jest taka, jaką wam proponowałam wcześniej, czyli dogadać się z nimi, czy może oni nie chcą dodatkowo zrobić pokazu z ratownictwa medycznego. I wtedy my im zapłacimy dodatkowo właśnie za ten pokaz ratownictwa medycznego. My mamy atrakcję, oni mają pieniądze, wszyscy są szczęśliwi, prawda? Tu nawet pani Magda napisała, że dostaliśmy załącznik w umowie, że jeśli zaszczepią mniej niż 30 osób, to dopłacamy 500 zł. O, na przykład. I to jest właśnie, jedna z takich możliwości. Pani Asia napisała, chciałabym piec gofry podczas festynu. Czy mogę zakupić gofrownicę? Zwłaszcza jeżeli te gofry będą rozdawane, moim zdaniem nie ma problemu. Słuchajcie, bo my to wtedy uznajemy jako przedmiot, który jest nam po prostu potrzebny do tego, żeby zapewnić strefę gastronomiczną. Na czacie się pojawia jedna kontrowersja u pani Marty. W naszej agencji powiedziano, że nie możemy zakupić żadnego wyposażenia, tylko wynająć i że faktury będą sprawdzane. Słuchajcie, powiem tak, ja generalnie całe to szkolenie przygotowywałam we współpracy z Dolnośląskim ARiMR-em i na początku była wersja, że nie można kupować wyposażenia, natomiast później to zostało sprostowane i że możemy kupować wszystko, co jest nam potrzebne na potrzeby organizacji tego festynu i pierwsze słyszę, że faktury będą sprawdzane. Czy umowę z mobilnym punktem szczepień można podpisać drogą elektroniczną, to znaczy można przesłać sobie skan podpisanej umowy? Słuchajcie, ja nie wnikam, jak podpiszecie umowę z punktem szczepień, czy mobilnym, czy zwyczajnym. Pamiętajcie o tym, że później kserokopia tej umowy będzie wam potrzebna jako załącznik do sprawozdania. Czy można kupić szydełko, włóczkę jako szkolenie z szydełkowania? Słuchajcie, my planujemy kupić dużą ilość bibuły, drucików i czegoś tam jeszcze, nożyczek i u nas będzie robione szkolenie z zwijania kwiatów z bibuły.
Także jak najbardziej moim zdaniem można. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos, bo włączał mikrofon. Tak, zapraszam. Tak, mogę ja? Tak. Ja mam pytanie, czy jeżeli gmina albo Gminny Ośrodek Kultury i Sportu robi dożynki, czy my możemy się podpiąć do tych dożynek i nie wiem, czy na plakacie powinniśmy u nich być ujęci, czy swój plakat zrobić wtedy? Powiem tak, podpiąć się możecie. W tej chwili najnowsza interpretacja jest taka, że jak najbardziej możecie być współorganizatorem, natomiast musicie wywiązać się z tych czterech obowiązków, o których mówiliśmy, czyli zawarcie umowy, przeprowadzenie, to wy musicie przeprowadzić kampanię informacyjną, to wy musicie zapewnić trzy atrakcje, minimum trzy atrakcje, prawda? Czyli te zapewnione przez gminę się nie liczą. Tak, tak. I po czwarte, to wy musicie złożyć sprawozdanie razem z tymi wszystkimi papierami, które temu towarzyszą. Ale jeżeli na przykład gmina ma swój plakat, czy my możemy się do tego plakatu po prostu wkleić, czy zrobić swoją kampanię ze swoimi plakatami? Róbcie swoją kampanię ze swoimi plakatami. Mimo to, że jesteśmy razem, to możemy robić swoje, tak? Zróbcie swoje, żebyście potem wy udokumentowali, że to jest wasza kampania, a nie gminy. Jeszcze mam pytanie. Czy możemy wykorzystać pełną kwotę pomocy przyznanej? Pani Alino, nikt nie będzie nas rozliczał z tej pomocy. W związku z powyższym nigdzie nie jest powiedziane, co mamy zrobić, jak nie wykorzystamy pełnej. Wykorzystajcie pełną, kupcie patelnię, kupcie tam garnki, co wam jest potrzebne do przysłowiowego przygotowania strefy gastronomicznej. Dziękuję, ale mamy taki krótki okres, bo już w tą sobotę robimy ten piknik i trudno właśnie będzie na przykład do soboty wydać. Czy możemy to wydatkować tą kwotę po festynie? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że zawsze jeszcze możecie to zamówić przez internet, prawda? To też wchodzi w grę. Więc albo po prostu podjechać gdzieś do sklepu i kupić. No, ja jednak sugeruję pójść w kierunku tego, że my te pieniądze wydajemy na organizację tego wydarzenia, a nie następne. To jeszcze mam takie pytanie. Są zawierane umowy z zespołem, który będzie grał i będą te dmuchańce. My będziemy to płacić po 14. To będzie prawidłowe? To jest jak najbardziej prawidłowo. Nigdzie nie jest napisane, kiedy macie zapłacić. To jest normalne, że w przypadku takich usług jak dmuchańce czy zespół, oni najpierw wykonują, a potem my płacimy. Dziękuję, rozumiem. Ja jeszcze tu się dopytam, czy od dnia złożenia wniosku w WARiMR-ze musi minąć te 2 tygodnie, czy możemy zrobić przykładowo, nie wiem, ile dni to trzeba w ogóle wcześniej złożyć przed wykonaniem tego festynu? Słuchajcie, my planujemy festyn na koniec sierpnia. W tej chwili już mam wypełniony wniosek, za chwilę go planuję zanieść do przewodniczącej. Nie ma to jakby tutaj... Słucham? Nie ma tutaj terminów takich, że 2 tygodnie wcześniej trzeba... Nie ma takich terminów. Ważne jest to, że musi być najpierw decyzja, potem musi być dopiero festyn. Przepraszam, ja jeśli mogę w odpowiedzi na pani pytanie, bo my już organizowałyśmy ten festyn w niedzielę. Miałyśmy wniosek złożony we wtorek, w sumie teraz minęło 2 tygodnie. I tak naprawdę decyzja przyszła dopiero w poniedziałek, ale wydana była w piątek. I jak ja pytałam u nas w agencji, to nam odpowiedzieli, że w momencie, kiedy złożyłyśmy wniosek, to możemy już organizować, nawet nie musimy czekać za odpowiedzią. Ponieważ jakby pieniądze będą przyznane i nie musimy czekać, aż one fizycznie do nas wpłyną. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam pytanie, czy ta kampania informacyjna powinna trwać jakiś okres czasu, czy to nie ma tutaj też jakichś tam dat? Nie jest nigdzie nie są określone daty. Natomiast słuchajcie, no nam chodzi o to, żeby ściągnąć ludzi na ten festyn. Więc tutaj jest klucz. Jeżeli to zrobimy na 2 dni przed, to może się okazać, że nie do wszystkich dotrą te informacje. Nie, tylko ja słyszałam, że gdzieś tam pełne 2 tygodnie powinno to trwać, więc dopytuję się, czy to faktycznie pełne 2 tygodnie. Nigdzie nie spotkałam się z taką informacją. Dobrze, dziękuję w takim razie.
Jest jeszcze jedna wątpliwość od pana Jarka na czacie. Czy te wszystkie uwagi odnośnie zakupu sprzętów i materiałów mogą być potwierdzone przez urzędników, załącznik do wytycznych? Bo tak na gębę to każdy ARiMR może inaczej podchodzić do sprawy. Słuchajcie, ja wam za chwilę na sam koniec tego jakby naszego cyklu pokażę, jak wygląda sprawozdanie. Zobaczycie, że tam nie ma żadnego miejsca na żadne faktury i nawet na wypisanie tych faktur nie ma miejsca. Więc moim zdaniem tutaj jak ARiMR ma podchodzić do sprawy, w razie czego to się ich pytamy o to, o podstawę prawną, dlaczego oni chcą od nas faktur. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do tego, o czym mówiliśmy? Do tego, co było dla nas najważniejsze. Witam serdecznie. Mam jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, może mi uciekła odpowiedź wcześniej. Co będzie, jeżeli my mamy zorganizowany festyn, mamy odpowiednio przygotowaną promocję, mamy przygotowany punkt szczepień. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ponieważ mamy tę imprezę w sobotę. A obawiam się, że akurat nasza wieś bardzo ładnie jest zaszczepiona. Jeżeli nie będziemy mieli zbyt wielu chętnych, będzie to 5-10 osób, czy to też będzie uwzględnione? Nie ma żadnych wymogów odnośnie do tego, o czym mówiliśmy do tej pory, nie ma żadnych wymogów odnośnie ilości zaszczepionych osób. My musimy zapewnić, jakby udowodnić, że się w pełni wywiązaliśmy z tego, do czego nas zobowiązał ustawodawca, czyli umowa z punktem szczepień, kampania informacyjna, atrakcje, sprawozdanie. My z tego się musimy wywiązać. My nie musimy udowadniać, ile osób zostało zaszczepionych. Pięknie, dziękuję. Tu jeszcze pani Karolina pisze, że nic nie słyszy. Czy pani nic nie słyszy, bo ma pani tak cicho ustawiony sprzęt? Czy rozumiem, że jednak trochę jest pani z nami i wie pani, o czym mówimy? Pani Karolina napisała tak. Co prawda nic nie słyszę, ale u nas w ARiMRze powiedzieli, że mogą zrobić, że możemy zrobić, co chcemy z tymi pieniędzmi, oczywiście na rzecz KGW, bo oni faktur nie będą brać i to ich nie interesuje, na co poszły pieniądze. Byle sprawozdanie złożyć i tyle. Słuchajcie, tutaj mamy dwie kwestie. Jedna to jest kwestia rozliczenia się z tych pieniędzy, czyli my składając sprawozdanie do ARiMR-u, zobaczycie sami, że nie pokazujemy żadnych faktur. Natomiast zupełnie czym innym jest to, że my jako koło wydając pieniądze, my musimy te wydatki udokumentować, bo równie dobrze, przepraszam, ja jako przewodnicząca mogłabym pójść i te pieniądze przepić, prawda? I powiedzieć, że wydałam to na koło gospodyń wiejskich. W związku z powyższym my do tego, na to nie możemy sobie pozwolić, więc w tym momencie, jeżeli pokazujemy fakturę, które potem księgujemy, nie ma problemu, my udokumentowaliśmy to, że wydaliśmy te pieniądze na rzecz naszego koła. Ja może mam jeszcze pytanie takie błahe, ale to pani Edyto, pani powiedziała odnośnie tych nagród i że konkurs za najładniejsze zdjęcie, że tam też trzeba 100 osób tak zaszczepionych. Ale ja tego, przepraszam, nie... o tym jeszcze będziemy mówić, pozwolę sobie przerwać. O tym będziemy jeszcze mówić. No. Dziękuję. Na razie proszę o pytania do kwestii organizacji festynu i tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To jeszcze pani Marta napisała, co zrobić, gdy festyn już ma być, a pieniędzy z agencji nie ma. Gonić, słuchajcie. No powiem tak, tutaj agencje są zobowiązane do tego, żeby to załatwiać jak najszybciej. No i mówię, ja wiem, że w tej chwili, tak jak w Dolnośląskich, to już trwa mniej więcej 3 do 4 dni roboczych od momentu złożenia wniosku do momentu, kiedy oni dostają kasiorkę na konto. Także rozumiecie sami, że no, nie mówię, że wszystkie agencje pewnie działają tak samo sprawnie, natomiast no, mam cichą nadzieję, że inne chociaż będą próbowały do tego poziomu dotrzeć. Kiedy to ja myślę, że tu chodzi o takie pytanie, czy organizacja, czy właściwie KGW może zapłacić za te faktury, no, które trzeba, czy zakupić towary, a potem jak środki przyjdą, to sobie je zrefundować. Czy o to chodziło pani Marto? Słuchajcie, niezależnie, tak.
niezależnie od tego, jakby czy o to chodziło, czy nie, to moim zdaniem jak najbardziej tak. Możemy założyć własne pieniądze, bo my nie mamy wpływu na to, że agencja jeszcze nam nie przekazała pieniążków. W związku z tym w momencie, kiedy... Pamiętajcie o tym, że kiedy zapada decyzja, kiedy jest decyzja o tym, że jest nam przyznana pomoc finansowa, to w tym momencie już możemy organizować festyn i ponosić na tą rzecz wydatki. Nie musimy czekać. Nie musimy czekać na to, aż pieniądze wpłyną. Tu jest ten wyjątek, bo pamiętajcie, że my z agencją z tych faktur się nie rozliczamy. Czy można zakupić lodówkę na przechowywanie szczepionek? No słuchajcie, jeżeli... Znaczy ja nie wiem, czy to jest, Pani Ewelino, czy to jest ta lodówka na przechowywanie szczepionek, czy to jest pytanie... o metodę w ogóle kupienia lodówki na inne rzeczy, czy jest to po prostu rzeczywiście potrzebujecie lodówkę do przechowywania szczepionek. No, taką lodówkę powinien oczywiście zapewnić punkt szczepień, więc tutaj jakby na przechowywanie szczepionek nie widzę potrzeby kupowania lodówki, ale jeżeli na potrzeby waszej strefy gastronomicznej potrzebujecie zakupić lodówkę, nie ma przeciwwskazań. Czy strefa gastronomiczna musi być z typowo regionalnym jedzeniem, czy można zamówić catering z restauracji? Słuchajcie, od was zależy, w jaki sposób wydajecie pieniądze. Także tutaj odpowiem, no, powiem tak, nie do końca zgodnie z moimi przekonaniami, ale odpowiem, że tak, możecie zamówić catering z restauracji. Ja tu może jeszcze też dopowiem, bo przypuszczam, że tutaj jest pytanie, jeżeli Państwo nie sprzedajecie tych produktów, tylko je rozdajecie, to one rzeczywiście mogą być nieregionalne. Natomiast gdybyście chcieli sprzedawać za te symboliczne te 2 złote, o których Pani Edyta mówiła, no to w tym momencie już to musi być regionalny produkt. Dokładnie, potwierdzam. Czy w związku z licznymi wyjazdami związanymi na przykład z zakupami możemy zakupić paliwo dla osób, które są zaangażowane w organizację festynu? Słuchajcie, generalnie jeżeli chodzi o kwestię rozliczenia paliwa, my nie zakupujemy paliwa do samochodów, które nie są własnością koła. Natomiast jeżeli chcemy zwrócić osobie, która jeździła, proponuję w internecie poszukać takiego druku pod tytułem użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Może Kasia ewentualnie nas wesprze i takim drukiem i go wklei. Ale to musicie chwilę poczekać, bo Kasia musi go dopiero odnaleźć. Słuchajcie, w tym momencie po prostu wypełniacie taki druk i ten druk tam się dokładnie wskazuje, skąd się jechało, dokąd się jechało, ile to było kilometrów, prawda? No, oczywiście, kto jest właścicielem samochodu, jaki to był samochód i w jakim celu był ten wyjazd. I tam jest ileś, że tak się wyrażę, linijek do wpisania tych tras. I łącznie sumujemy ilość kilometrów, to wszystko mnożymy przez ustawową stawkę kilometrową. W tej chwili dla silnika o pojemności powyżej 3000 cm sześciennych to jest bodajże 0,8358, czyli po 80 kilka groszy za każdy przejechany kilometr. Tak, słuchajcie, to na wszelki wypadek to sprawdźcie i wtedy możemy tej osobie zwrócić te pieniądze w takiej kwocie. To będzie więcej troszeczkę niż by wynikało z paliwa, które jego samochód spalił zazwyczaj. No chyba, że to jest czołg i pali 20 na 100 albo 100 na 100. Także to będzie trochę więcej, no ale pamiętajcie, że poza paliwem samochód zużywa różne inne rzeczy, więc tutaj ustawodawca taką stawkę uznał za sprawiedliwą i później taki druk normalnie księgujecie jako jeden z dokumentów, za pomocą którym udowadniacie, jakie wydatki ponieśliście i to księgujecie w UEPiKu normalnie. Dobrze. Pytanie od Aga41.
A jeżeli zostanie nam część pieniędzy, bo nie wszystko da się wydać, tak co do złotówki, to czy musimy jednak tak wszystko co do grosza wydać na festyn? Słuchajcie, nas z tych pieniędzy nikt nie będzie rozliczał, nikt nie będzie sprawdzał. My mamy te pieniądze wydać na organizację festynu. Co do grosza nas nikt na pewno nie będzie rozliczał. Jeżeli bardzo chcecie wydać co do grosza albo nawet z pewnym zapasem, słuchajcie, macie cukier jest zawsze potrzebny, mąka jest zawsze potrzebna, herbata jest zawsze potrzebna. Po prostu pomyślcie o zaopatrzeniu waszego koła przed festynem w tego typu zakupy, które później zużytkujecie na rzecz koła. Czy namiot też może zostać zakupiony? Słuchajcie, nie ma żadnej listy rzeczy, które możemy kupować albo nie. My pieniądze wydajemy na organizację wydarzenia. Jeżeli my uważamy, że ten namiot nam będzie niezbędnie potrzebny podczas organizacji tego wydarzenia, no to kupujemy namiot. I tutaj nie ma żadnych dyskusji na ten temat. Przynajmniej w tej chwili według najnowszych interpretacji. Kasia wkleiła wam tutaj druki ewidencji przebiegu pojazdu, także możecie pobrać sobie tamte druki i tak rozliczać osoby, które po prostu używały własnych samochodów do celów koła. Dobrze? Przepraszam, czy ta ewidencja ma być podpisana przez kogoś? No tak, zdecydowanie. Przez kogo właśnie? Podpisujecie wy i osoba, która otrzymała kasiorę, kwituje, proszę, że otrzymała. Proszę zobaczyć, jaki jest druk i tam są podpisane osoby, które mają być podpisane. Oczywiście druk można sobie zmienić na przykład na przewodniczącą koła, ale to chodzi o osobę, tak jak Edyta powiedziała, która jedzie, która użytkuje ten samochód i która się zgadza na to, żeby ona, ten jadący w sprawach KGW pojechał tam, gdzie miał pojechać. Dobrze, dziękuję. Dobra, słuchajcie, bo już nam zaczynają pytania schodzić w różną stronę, ja proponuję, omówmy pozostałe kwestie i wtedy ewentualnie będę oczywiście do waszej dalej dyspozycji z pytaniami, dobra? Słuchajcie, i teraz tak, tamto o czym mówiliśmy do tej pory, podkreślę jeszcze raz, tam nie mieliśmy obowiązku zaszczepienia żadnej określonej liczby osób. W tamtej części nie mieliśmy obowiązku udowadniania, na co wydajemy pieniądze, po co wydajemy, po co to definicja ustawowa jest taka, że to jest na organizację wydarzenia. Natomiast w tej chwili przechodzimy do trzech punktów, które są szeroko rozumianymi premiami. Są to premie za zaszczepienie dużej ilości osób. Zaczynamy od 100. Minimum to jest 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy w trakcie trwania wydarzenia. I teraz jest tak. To jest deserek pierwszy. W przypadku, jeżeli zaszczepimy 100 osób minimum, to mamy za każdą osobę 15 zł, jeżeli to jest osoba poniżej 60 roku życia, lub 30 zł, jeżeli to jest osoba powyżej 60 roku życia. Oczywiście mówimy o osobie, która jest zaszczepiona pierwszą dawką podczas festynu. W przypadku szczepionek dwudawkowych lub pierwszą również, nawet jeżeli to są szczepienia jednodawkowe. Chodzi o to, że to już nie może być doszczepianie, tylko to musi być po raz pierwszy. Tradycyjnie pula środków jest ograniczona 30 milionów złotych. O przyznaniu decyduje kolejność wpływu kompletnych sprawozdań do ARiMR. Czyli to, że składamy sprawozdanie, ono wpłynęło, jest kompletne, to w tym momencie sprawdzają, czy zostało zaszczepionych 100 osób i minimum 1500 zł otrzymujemy takiej premii, o tak. Słuchajcie, na co tą premię możemy wydać? Koło gospodyń wiejskich otrzymaną premię może przeznaczyć na dowolny cel statutowy. Przekazanie premii. Premia jest wypłacana niezwłocznie po otrzymaniu od koła sprawozdania z organizacji festynu oraz
uzyskaniu potwierdzenia przez Centrum E-Zdrowia danych o liczbie zaszczepionych. Słuchajcie, i teraz jak są liczone osoby zaszczepione? Mianowicie w tym Centrum E-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart, o co chodzi? Nasz punkt szczepień ma w danych, które wypełnia, takie pole jak informacje dodatkowe. I w tym polu oni muszą podać nasz 10-cyfrowy numer koła. To jest ten numer, który otrzymaliśmy przy rejestracji na samym początku. Nasz numer w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Podają w polu informacje dodatkowe. Dlatego wam sugerowałam, żebyście z materiałów pobrali sobie ten pierwszy, tą pierwszą informację, ponieważ tam oni nawet mają jakby, tam mają wzór, w którym miejscu jest to pole informacje dodatkowe i jak tam wpisywać. Także to wtedy nie sprawia żadnego problemu. To było pierwsze ciasteczko. Teraz drugi deserek. Konkurs na medal Szczepimy się. Znowu warunek. Minimum 100 osób zaszczepionych. Jeżeli 100 osób zaszczepimy, to za każdą osobę dostajemy punkty. Jeden punkt za osobę poniżej 60 roku życia, dwa punkty za osobę powyżej 60 roku życia. Te wszystkie punkty są zliczane i jest tworzony ranking 1000 najlepszych festynów w Polsce. 1000 najlepszych festynów w Polsce, ranking i w zależności od miejsca, na którym się znajdziemy, możemy uzyskać no, różne medale i różne kwoty. 100 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 50 tysięcy za drugie, trzecie, 25 tysięcy za czwarte, dziesiąte, 10 tysięcy za 11 do setnego, 5 tysięcy za 101 do 500 i 1000 zł za zajęcie miejsc od 501 do 1000. Także zawsze tutaj zostaje jeszcze szansa na to, jeżeli zaszczepimy powyżej 100 osób, szansa na to, aby dodatkowe pieniądze otrzymać. I trzeci deserek. Konkurs na najładniejsze zdjęcie Szczepimy się z KGW. Znowu zaszczepienie, warunek zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas festynu. Więc generalnie tak, wymagania dotyczące zdjęcia. Zdjęcie musi być zrobione w trakcie trwania festynu. Koło gospodyń wiejskich musi uzyskać zgodę na publikację zdjęcia od wszystkich osób, których twarze są widoczne na zdjęciu. Zdjęcie powinno promować szczepienia przeciw COVID. Zdjęcie powinno być w formacie JPG i zajmować do 3 mega. Zdjęcie powinno mieć format horyzontalny, czyli poziomy. I te zdjęcia przesłane będą oczywiście po sprawdzeniu warunków, będzie droga głosowania właśnie na stronie gov.pl Szczepimy się łamana przez KGW. W terminie od 1 września do 17 października będzie można na te zdjęcia głosować. Do wygrania są nagrody. 25 tysięcy za pierwsze miejsce, 15 tysięcy za drugie i trzecie miejsce, 5 tysięcy za miejsca od 4 do 10, 1,5 tysiąca za zajęcie od 11 do 100 miejsca. Także słuchajcie, kolejny deserek, kolejna nagroda dla tych, którym się uda zaszczepić dużą liczbę osób. Dobrze, czy jeszcze raz, słuchajcie, bo tak, najpierw omówiliśmy podstawową rzecz, czyli sam festyn, teraz omówiliśmy dodatkowe nagrody, dodatkowe premie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do tej części, o której teraz mówiłam? Na szczęście jest pytanie od pani Pauliny, że są na pograniczu 3 województw. Czy mogą szukać punktu szczepień w sąsiednich województwach? Tak, możecie szukać punktu szczepień w sąsiednich województwach. Nie ma tu z tym problemu. Nie jesteśmy przywiązani do naszego województwa. Dobrze, to słuchajcie. W
takim razie przejdziemy do wniosku. Jeżeli komuś się przypomną jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Więc wniosek. Słuchajcie, tą główkę to na pewno pamiętacie, bo nieraz już ją widzieliście. Cel złożenia, wniosek. Nazwa koła gospodyń wiejskich, koło gospodyń wiejskich w i tak dalej. Siedziba, miejscowość, ulica, numer posesji, lokalu, kod pocztowy, poczta. Jeżeli jest inny adres do korespondencji, to też wpisujemy. I na samym dole mamy trzy numery. Pierwszy to jest numer tak zwany producencki. I teraz tak, koła, które już korzystały z pomocy finansowej z ARiMR-u, one już ten numer mają, bo od 2 lat jest on obowiązkowy, jeżeli składacie wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Drugi numer to jest ten numer, który otrzymaliśmy, kiedy wpisywaliśmy się, kiedy rejestrowaliśmy się na samym początku jako koło gospodyń wiejskich. No i słuchajcie, trzeci numer to NIP. Słuchajcie, kochani, ja proszę o nierysowanie mi po ekranie, dobrze? Także trzeci numer to jest numer identyfikacji podatkowej, nasz NIP, ten, który zawsze podajemy we wszystkich deklaracjach podatkowych. Jeżeli tego pierwszego numeru, numeru producenckiego nie mamy, dalej będzie możliwość zaznaczenia, to tutaj wtedy nie wypełniamy, dalej będzie możliwość zaznaczenia, że razem z tym wnioskiem składamy drugi wniosek o nadanie tego numeru. I wtedy numer zostanie nadany i wtedy samodzielnie ARiMR sobie go wpisze. Planowane miejsce wydarzenia. Lokalizacja, gmina, powiat, województwo. Niektóre ARiMR życzą sobie, słuchajcie, żeby tutaj przy lokalizacji dodać godziny trwania festynu. Planowana data wydarzenia, dzień od do. W przypadku, jeżeli to jest jeden dzień, no to wpisujemy ten sam dzień. Jeżeli są na przykład 3 dni, to wpisujemy od 1 do 3, prawda? Wnioskuję o przyznanie pomocy na realizację w terminie do 30 września inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień, na które wstęp jest bezpłatny, na taki piknik wstęp musi być bezpłatny i które nie może trwać dłużej niż 3 dni. To wszystko, o czym mówiłam. Zobowiązuje się do. Tu musimy postawić 4 krzyżyki, żeby nie było wątpliwości. Pierwszy krzyżyk. Zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przez co najmniej 5 godzin dziennie. Drugi krzyżyk. Przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu. Trzeci krzyżyk. Zapewnienie w trakcie wydarzenia co najmniej 3 aktywności z tamtego spisu. Czwarty krzyżyk. Przedłożenia sprawozdania z realizacji wydarzenia w terminie 30 dni od zakończenia tego wydarzenia do kierownika biura powiatowego wraz z załącznikami. O tym trzeba pamiętać. Tu mieliśmy nasz 4. krzyżyk. Co jeszcze? Słuchajcie, my zaznaczamy w tej części 6, zaznaczamy mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ zazwyczaj my w ogóle nie zatrudniamy pracowników, więc zakładamy, że my jesteśmy przedsiębiorstwem zatrudniającym mniej niż 10 pracowników. Tak, 0 jest nadal mniej niż 10. Którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 milionów euro. Oj, jak ja bym chciała mieć taki obrót. Nawet obrót wystarczyłby. Punkt 7. Słuchajcie, znowu większość kół zaznaczy krzyżykiem
nie otrzymałem pomocy w ramach de minimis. Słuchajcie, ta pomoc finansowa, którą otrzymywaliśmy w ubiegłych latach, to jest pomoc publiczna. Pomoc z PUP to jest pomoc publiczna, więc to one się tutaj nie liczą jako pomoc de minimis. Generalnie wszystkie dotacje to również nie jest pomoc de minimis, za wyjątkiem dotacji z PFRON-u, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli dostaliśmy, ale my jako koło nie dostaliśmy żadnych ulg z KRUS-u, więc my tutaj nie mamy pod tym względem żadnego problemu. Natomiast jeżeli wam się zdarzyło już, właśnie złożyliście sprawozdanie z realizacji poprzedniego wydarzenia i teraz chcecie złożyć o drugi, to wtedy zaznaczacie tak, że otrzymaliśmy pomoc i tutaj w innej pomocy de minimis wpisujemy te 8000 zł, które otrzymaliśmy na organizację poprzedniego festynu, ponieważ ten festyn już jest pomocą de minimis. Do wniosku dołączam. To jest to, o czym mówiłam dla kół, które jeszcze nie mają numeru producenckiego. Wniosek o wpis do ewidencji producentów na podstawie itd., itd. Czyli dodatkowy druk, wtedy załączamy i dołączamy. Zaznaczamy krzyżykiem i dołączamy druk. O tak. Data podpisania wniosku. No i słuchajcie, czytelny podpis reprezentacji. Ja wam tutaj przypominam, że większość kół korzysta ze statutu wzorcowego, a w statucie wzorcowym w reprezentacji mamy obowiązek, żeby się podpisały dwie osoby jednocześnie. Czyli tutaj mają wylądować dwa podpisy. Aga 41 napisała, my ostatni zaznaczyliśmy i uznali, że prawidłowo, który tutaj mówi pani o tym oświadczeniu wnioskodawcy. Słuchajcie, no zasadniczo jak ja rozmawiałam na ten temat z ARiMR-em, to zasada jest taka, tutaj jest mniej niż 10 pracowników, tutaj jest mniej niż 50, tutaj jest mniej niż 250, więc czwarta kategoria jest dla tych, którzy się tutaj nie mieszczą nawet i mają więcej niż 250. Tak naprawdę to jest czwarta kategoria tutaj dla tych. Ale jak uznali, że prawidłowo, słuchajcie, się nie kłócę. Jak mówią, że dobrze, to dobrze. Jeszcze jeden wątek. Jeśli koło miało umorzony podatek od nieruchomości za wynajem lokalu, wtedy też jest to pomoc de minimis. To też pani Agar 41 sugeruje. Okej, okay. Tylko że to jeszcze w tym celu koło musi mieć lokal. Słuchajcie, jest tak mało kół, które mają własną świetlicę, własny lokal, że... Ale rzeczywiście pani tutaj Aga ma z tym rację. Mówię, no mi nie przyszło już do głowy nic więcej, co mogłoby być tutaj pomocą de minimis. Także słuchajcie, i tymi dwoma podpisami kończymy wypełnianie wniosku. Także nie wiem, czy oceniacie go jako trudny, czy jako bardzo trudny. No trudno mi jest powiedzieć. To obejrzymy w takim razie, słuchajcie, jeszcze jak wygląda sprawozdanie. Ono jest dużo trudniejsze, ostrzegam. Pierwsza część no jest prawie identyczna, więc nie będę was... Tutaj już będziecie mieli numer producencki, więc nie będzie problemu. Więc nie będziecie go składać powtórnie, już będziecie go wypisywać. Dalej. Słuchajcie, mamy cztery ważne rzeczy. Pierwsza ważna rzecz, miejsce przeprowadzonego wydarzenia. Gdzie? Kiedy? Drugi punkt. Musimy wskazać, jakie atrakcje zapewniliśmy. Mamy 10 okienek, w minimum 3 musi się znaleźć krzyżyk. Jeżeli zorganizowaliście więcej, postawcie więcej krzyżyków. Punkt trzeci, opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej, czyli że wydrukowaliśmy tyle i tyle plakatów, rozwiesiliśmy je tu, tam, siam, na terenie takim i owa. Dodatkowo powiesiliśmy
informacje na Facebooku, w grupie, nie wiem, Miłośnicy Powiatu Węgrowskiego oraz w lokalnej gazecie o tytule takim i takim. Na przykład, słuchajcie, to wy tutaj wiecie, gdzie prowadziliście swoją kampanię informacyjną i jakie macie udokumentowanie tego, co tutaj napiszecie. Czwarta rzecz. Oświadczam, że w trakcie każdego dnia wydarzenia został zorganizowany przez co najmniej 5 godzin dziennie punkt szczepień na podstawie umowy zawartej. Słuchajcie, może ja powinnam czytać, że z COVID? No mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że mówimy o COVID-zie, a nie o grypie. Dobrze, ale na podstawie umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskim a składającym sprawozdanie, a i tutaj wpisujemy nazwę tego punktu szczepień. Znowu ksero umowy będziemy dołączać. Także tutaj w punkcie drugim będziemy mieli załączniki, w punkcie trzecim będziemy mieli załączniki, w punkcie czwartym będziemy mieli załączniki. Więc w punkcie piątym my, słuchajcie, podamy, ile tych załączników mamy. Czyli pierwszy krzyżyk, kopia umowy zawartej. Drugi krzyżyk, materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej. Ile sztuk? Trzeci krzyżyk, materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia. Ilość sztuk. Dlatego, słuchajcie, tutaj to podpisujemy. Ja się pytałam o to, czy wolno to, czy na przykład tak jak zdjęcia, to czy możemy dać na płytce, czy mają być wydrukowane. Więc no niestety odpowiedź była wydrukowane, ale jeżeli chcecie, pytajcie w waszym ARiMR, że może akurat wasz ARiMR podejdzie do tego inaczej. Data podpisania sprawozdania i jak zawsze najtrudniejsza część do wypełnienia, czyli dwa podpisy. Chyba że macie inaczej w waszym statucie, więc wtedy zgodnie z waszym statutem ilość podpisów tutaj się musi zgadzać. Słuchajcie, i to jest koniec organizowanego, znaczy to jest koniec tego sprawozdania. Naprawdę nie wiem jak wy, ale ja bym chciała mieć zawsze takie sprawozdania, tak trudne. Także nie wiem, co o tym myślicie. Ja mam jeszcze takie pytanie logistyczne. Tak. Czy można tak rozplanować dzień festynu, że powiedzmy w godzinach porannych będzie punkt szczepień w określonych godzinach dostępny, a w godzinach no chwilę później będą się zaczynały atrakcje dla dzieci i tak dalej. Czy można to w dany dzień tak rozplanować sobie, czy to musi się odbywać w jednym czasie? Słuchajcie, powiem tak, że ja bym nie ten, znaczy, bo mimo wszystko my tak naprawdę organizujemy ten festyn po to, żeby ci ludzie się zaszczepili, więc organizowanie tak, że na zasadzie rano zapraszamy ludzi na szczepienia, a po południu na festyn, to tak jest nie do końca chyba zgodne z ideą. Powiem tak, ja na przykład wiem, że w tym tygodniu, w tą niedzielę u nas była dla całego powiatu była organizowany zlot kół gospodyń wiejskich, piknik dla kół gospodyń wiejskich i słuchajcie, z informacji wynika, że do punktu szczepień tam była kolejka. No ale tam była naprawdę potworna liczba ludzi, tam było 40 kół, więc to był powiat węgrowsko-siedlecki, więc, znaczy, czyli w zasadzie dwa powiaty pewnie. No ale generalnie tam była aż kolejka. Natomiast obawiam się, że taka wersja pod tytułem, że rano mamy szczepienia, a później atrakcje, to może nie do końca zostać uznane, że to podczas jakby, że to jest jeden festyn. Ja wam chciałam jeszcze pokazać, może mi się uda. Słuchajcie, to jest jeden z plakatów, który znalazłam na Facebooku, prawda? Czyli organizują w ramach festynu, będzie możliwość zaszczepienia się, młodzież w wieku od 12 do 18, bardzo mi się to podoba, konieczna rejestracja pod numerem, darmowe dmuchańce, od 10 do 13 zawody sportowe dla dzieci i rodzin, warsztaty rękodzielnicze, stoisko kulinarne,
towarzyszymy imprezie, prawda? Więc tutaj mamy różne informacje na temat tego właśnie festynu. Swoją drogą ja się przyjmę, bo ja się tutaj przy... Jest, koło gospodyń wiejskich tutaj mamy zapisane. Dobra, teraz zobaczmy następny. Słuchajcie, festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień. Tutaj serdecznie zapraszamy na szczepienia, badania, udział w spisie powszechnym, wystawę maszyn rolniczych, liczne atrakcje i tutaj więcej szczegółów, prawda? Bo to akurat był plakat dwustronny. Trzeci plakat, festyn w ramach Narodowego Programu Zdrowia, prawda? I tutaj znowu w programie atrakcje, dmuchańce, degustacje, oprawa, pokaz ratownictwa, punkt szczepień w godzinach 14-19. Pytanie, czy wszyscy będą pamiętali o tym, żeby zabrać ze sobą dowód? Tak, to tak mi się nasunęło samo, no jakoś tak. I zobaczmy, o, jeszcze czwarty plakat, który znalazłam, festyn rodzinny i tak dalej. Także zobaczcie, zupełnie różne podejście do tych plakatów, natomiast wszystkie łączy jedno. Informacja, że będzie możliwość zaszczepienia się, że będą atrakcje i że zapraszamy. Także słuchajcie, nie wiem, co jeszcze wam mogę dodać. No, czy mamy, kochani, jeszcze jakieś pytania? Proszę nam już tylko życzyć powodzenia przy podejmowanych działaniach. Trzymam kciuki, słuchajcie, ja sama dzisiaj jestem na etapie wydzwaniania po kolei punktów szczepień i zobaczymy, czy mi się też uda. Dziękujemy. Dziękuję. Pani Alino. Myślę, że fajnie to nam pani, myślę, że nam to fajnie pani wszystko wytłumaczyła, także bierzemy się do działania. Dziękuję. Jestem księgową i tak jak pani już myślę, jak to zaksięgować. I tu pani powie o pomocy tej finansowej w zestawieniu przychodów, no to proste, ale w zestawieniu tych przepływów podatkowych, przychody, w której może pani powtórzyć? Dobrze, już powtarzam dla wszystkich. W zestawieniu przychodów i kosztów. Przychody, czyli ta kwota, którą otrzymamy od ARiMR-u, sięgujemy w kolumnie piątej oraz w kolumnie dziewiątej. Wszystkie wydatki są enkupami, czyli nie stanowiącymi kosztów uzyskania przychodu, księgujemy w kolumnie 11. Tak. Jeżeli chodzi o zestawienie przepływów finansowych, to wszystko księgujemy w linii A. 39A. Wszystko księgujemy w linii A. Słucham? Artykuł 39A. Tak, w tej linii, ponieważ niestety nie mamy dla właściwej linii, dla właściwego artykułu linii. Słuchajcie, księgujemy w linii A, przychody księgujemy w kolumnie drugiej, wydatki księgujemy w kolumnie szóstej. Mhm. I tutaj uwaga, jeżeli chodzi o przychody, w CIT-ie 8 na koniec roku będziemy je wykazywali w okienku, które jest, mówię w tej chwili o CIT-ie 8O, które jest zwolnione z artykułu 17 ustęp 1 punkt 48. Artykuł 17 ustęp 1 punkt 48. To w tym miejscu wykazujemy w CIT-ie 8O, ponieważ jest to pomoc finansowa od agencji rządowych i wykonawczych. Tak to jest traktowane. Niestety w naszym UEPiK-u nie mamy na pomoc finansową odrębnej linii, więc to troszeczkę sztucznie wrzucamy do linii A. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jeszcze dwa pytania na czacie. Jedną panią wyrzucę, dlatego powtarza pytanie dotyczące, czy można realizować zakupy na festyn po otrzymaniu decyzji ARiMR-u, czy dopiero po wpływie środków na konto? Zakupy na festyn można realizować po tym, jak zapadnie decyzja. My jej nawet nie musimy otrzymać. Jak jest decyzja o przyznaniu pomocy, to już w tym momencie możemy organizować festyn. I drugie pytanie, czy mamy, znaczy pani Anna, mamy festyn połączone z dożynkami gminnymi 4 września. Jest to Dzień Narodowego Czytania.
czy uznaną atrakcją będzie głośne czytanie przez VIP-ów, a także czy osoby chętne uczestniczące w tej imprezie. Jako pokaz artystyczny. Słuchajcie, no trudne pytania mi zadajecie już teraz, ponieważ no nie wiem, czy to można uznać jako pokaz artystyczny, ale słuchajcie, wydaje mi się, że te 10 atrakcji, które jest możliwe do zrealizowania, no jest na tyle proste do ogarnięcia, że coś nawet bez tego czytania wymyślicie. Ja myślę, że tutaj też pytanie jest takie, czy to Narodowe Czytanie organizuje się w ramach dożynek gminnych, czy to jest wasza własna jako KGW koncepcja? Bo tu pani Edyta też mówiła o tym, żeby nie podpinać się pod cudze imprezy. Wasza własna, taką pani napisała. Ja rozumiem, ale mówię, tak czy inaczej sądzę, że no, nie wiem, czy to można uznać za występy artystyczne. Natomiast słuchajcie, no te 10 punktów, na którymś ze szkoleń się śmieliśmy, że najpierw robimy warsztaty z lepienia pierogów, potem je ustawiamy na stole, będzie degustacja, a na koniec to osoby zaszczepione dostaną takie porcje pierogów jako upominki. Albo zostaną przeniesione do strefy gastronomicznej. Słuchajcie, także... Tutaj nie bójcie się tego jakby tych aktywności. Naprawdę ja tak jak przyjrzałam się temu, to nawet nie potrzeba 8 000, żeby te rzeczy zrealizować. No i tak jak powiedziałam, my planujemy postawienie właśnie grilla ogrodowego, żebyśmy mieli przy czym organizować naszą oczywiście strefę gastronomiczną, bo my tylko na potrzeby tego festynu to robimy. Jeszcze pani Aga 41 zaproponowała, to niech się przebiorą w stroje z dawnych epok i czytają, wtedy będzie występ artystyczny. Też tak myślę. A pani Anna już znalazła swoje rozwiązanie. Dziękuję, okej, zrobimy z tego scenki teatralne i mamy pokaz. Świetnie, dokładnie. Więc my tutaj po prostu... Wy jesteście, słuchajcie, ja zawsze mówię, że koła gospodyń wiejskich są tak kreatywne, że tego żadna ustawa nie przewiduje. Więc wierzę w was, słuchajcie, wierzę w was, kobity. I panowie też oczywiście, żeby nie było. W panów też wierzę. Słuchajcie, czy mamy jeszcze jakieś pytania? No chyba już wszystkich wymęczyłam. A czy mogę niezwiązany z tym tematem zadać pytanie? No jak już nie ma innych pytań. No właśnie, w ustawie w tej chwili było proponowane uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży biletów występ zespołu artystycznego. Z uwagi na to, że my też mamy zespół folklorystyczny, uważamy, że to nie zda egzaminu, ponieważ my nie rozprowadzamy biletów na jakichś tam festynach czy dożynkach, ale na przykład jeżeli ktoś nas zaprasza do występu artystycznego, jakaś jednostka chce to pokazać na przykład dzieciom z Główca czy na jakimś innym tym, żeby wystawić fakturę za występy artystyczne, to by było po prostu prościej. I może to jakiś taki wniosek do naszych ustawodawców, żeby ewentualnie to rozpatrzyli. Dziękuję. Słuchajcie, powiem tak. Ja na ten temat już rozmawiałam z panią minister Gębicką między innymi, więc ja na to już zwróciłam uwagę, ale było ciut za późno, żeby oni to mogli poprawiać. Słuchajcie, ale moja rada jest taka, piszcie, wysyłajcie maile, zasypcie ministerstwo, w tej chwili już rolnictwa, po prostu mailami, że to nie jest do końca trafiony pomysł, że my potrzebujemy troszeczkę czegoś innego. Ja z panią Gębicką rozmawiałam, słuchajcie, bo o tym nie wszyscy wiedzą, jakiś czas temu założyłam, jeszcze nie rozpoczęłam rekrutacji, założyłam Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich. Jeszcze nie rozpoczęłam rekrutacji, w końcu się muszę za to zabrać. Może Kasia mi pomoże pod tym względem.
Także właśnie rozmawiałam z panią minister i ona powiedziała, że w przyszłym roku spróbują o tym pomyśleć. Ale jeżeli wy będziecie o tym pisać, co wam jest potrzebne do działań, do działalności, jakiego typu zmiany są potrzebne, no to w tym momencie będzie dużo łatwiej. No, i jeszcze taka uwaga, że jeżeli mają wprowadzać zmiany, to nie na wiosnę, żeby później nie było kiedy skorzystać z tej dotacji, tylko trochę wcześniej, niechaj o tym pomyślą. Dziękuję. Pani Alino, pani jako księgowa, to ja w ogóle ten grożę palcem już. To nie jest dotacja, to jest pomoc finansowa. To się inaczej rozlicza według różnych artykułów. Przepraszam, wiem o tym, ty po prostu to było przejęzyczenie. Tak, oczywiście, rozumiem. Pani Edyto, ja jeszcze mam tutaj w związku z tym programem naszym pytanie, bo tutaj padło hasło, żeby nie podpinać się pod inne imprezy, ale chcę mieć pewność, jeśli sołectwo robi imprezę swoją, czy my możemy wspólnie z tym sołectwem, my wiadomo płacimy za swoje 3 aktywności, a sołectwo za inne aktywności, ale możemy w ten sposób wspólnie zrobić ten festyn, tak? Dożynki. Tak, to znaczy my się w tym momencie sprowadzamy do tego, że są 2 festyny w jednym miejscu. Jednocześnie. Prawda? Natomiast wy robicie własną kampanię informacyjną, wy robicie własne atrakcje, niepokrywane ze środków gminnych. Tak, wy tak. Organizujecie punkt szczepień i potem wy składacie sprawozdanie. To są warunki. Natomiast także... Ale możemy wspólnie z sołectwem to zrobić. Tak, dokładnie można. Znaczy w tej chwili taka jest interpretacja ministerstwa, że można. Ja może tylko sprostuję, tylko to, bo ja powiedziałam o tym podpinaniu się. Chodzi o to, żeby nie przedstawiać jako swoich aktywności, które były przygotowane przez gminę czy przez jakąś inną organizację lokalną, jako naszych. Tak, my musimy swoje aktywności, te, które... No wiadomo, że swoje musimy udowodnić, tak. że to jest nasze, tak jest. Tak, i też nawiązując do samego początku, żeby przygotować osobne plakaty, tak, nie być wklejonymi do plakatów na przykład gminnych, bo to znowu powstanie, razem to robimy, ale znowu powstanie pytanie, które aktywności są czyje. To jeszcze ja mam zapytanie. Czy jako koło, tylko i wyłącznie my jako koło możemy być organizatorami? Ponieważ, no tak, o współorganizacji tu też czytałam, piszę, nie chcemy się podpinać pod żadne imprezy, tylko i wyłącznie my to organizujemy jako koło. Też to będzie prawidłowe. Tak, jak najbardziej. Tak. To będzie właśnie nawet bardziej prawidłowe. Słuchajcie, bo na samym początku w ogóle ARiMR-y wykluczały możliwość współorganizacji. W tej chwili jest już taka interpretacja, że ta współorganizacja może być pod warunkiem spełnienia innych rzeczy ustawowych. Dziękuję. I ja mam jeszcze jedno pytanko, bo my już jesteśmy w sumie po tym festynie, no i nie ukrywam, że finanse nam jeszcze zostały. Rozumiem, że jeżeli teraz będziemy te pieniądze wydatkować, to tak samo wszystko, co będziemy z tych pieniędzy kupować, jakby księgujemy w ten sam sposób, jak tą część, którą wydaliśmy na organizację samego festynu. Tak, dokładnie. Do 8 000 zł. Jeżeli wydacie 8 015 zł, to pamiętajcie, że te 15 dołożyliście z innych pieniędzy. Wiadomo. A na 8 000 powinno być w wykupach. Dobra, super, dzięki. Także tylko na koniec dodam, że wkleiłam tutaj na czacie również informacje o sieci doradców lokalnych. Pani Edyta jest również doradczynią w ramach sieci doradców lokalnych Fimango i ten projekt właśnie jest finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności po to, żeby wspierać organizacje lokalnie, między innymi również kół gospodyń wiejskich. Jeżeli ktoś z państwa sobie otworzy tą stronę naszą, może znajdzie innych doradców, może bardziej dostępnych niż pani Edyta, która jest dosyć rozchwytywana. Niemniej zachęcam też do orientowania się w wsparciu, jakie świadczą też inni nasi doradcy i doradczynie. I pewnie jakieś kolejne spotkania jeszcze poświęcone tematyce KGW do końca roku się pojawią. Także bardzo państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarium. Tak jak wspominałam, nagranie będzie udostępnione pod koniec miesiąca i pewnie też do państwa informacja na te maile, które zgłosiliście przy rekrutacji, zostanie przesłana. Także na koniec, jeśli jeszcze państwo macie jakieś pytania, to zapraszam, a już powolutku będziemy kończyli, bo już prawie 17:00.